Siemaneczko, siemaneczko, w dzisiejszym vlogu pokażemy Wam ciekawe miejsce, bo przyjechaliśmy bardzo daleko od miasta, od samego centrum. Przyjechaliśmy na dzielnicę, która nazywa się Na Jong Tien. Na Jong Tien jesteśmy w kondotel, czyli w takim wieżowcu, w którym są mieszkania do wynajęcia. Nie hotel, tylko mieszkania, apartamenty. Bardzo daleko ogólnie, to jest kilkanaście kilometrów, nie wiem ile, muszę sprawdzić na mapie, to Wam dam znać, napiszę Wam tutaj, ile kilometrów musieliśmy przejechać od domu skuterkiem. I właśnie znajdujemy się w kondominium Sunshine Kondominium. Bardzo fajne takie miejsce pod względem tego, że jest tutaj bardzo cicho i spokojnie i jest tutaj taka duża przestrzeń i bardzo dużo miejsca i basen ogromny, palmy, dostęp do samego morza. Znajdujemy się dosłownie na plaży. Znajdujemy się, zaraz Wam pokażę, jak tam tylko przejdziemy na drugą stronę budynku. Teraz właśnie zaparkowaliśmy. Zaczęliśmy dzisiaj dobrze dzień od dobrego śniadania, takiego polskiego śniadania typu jajeczka, ogóreczki, chlebek, masełko, także takie rzeczy. I już Wam obracam kamerę i pokazuję Wam, jak tutaj wygląda to miejsce od strony wjazdu. Ogromny budynek, nie pamiętam ile ma pięter, ale wysoki, wysoki bardzo budynek. Można sobie tutaj wynająć, kupić mieszkanie. Tutaj mamy takie wielkie rondo wjazdowe. Tutaj się wjeżdża. Można podjechać pod samo wejście do tego kondominium. Tutaj jest parking. My przyjechaliśmy tutaj do znajomych. Emma do koleżanki. Nie w jej wieku. Zapoznała się tutaj z taką jedną fajną koleżanką. No i przyjechaliśmy ich właśnie odwiedzić i być może pójdziemy jeszcze do portu, bo tutaj jest marina i zobaczymy taką mega fajną żaglówkę, ogromną żaglówkę moim zdaniem. Nie wiem, jeszcze jej nie widziałem, ale z tego co mi opowiadał właśnie ten znajomy, który ją ma, który jest właścicielem tej żaglówki, to około 10-12 osób może się zmieścić na taką żaglówkę i opłynąć wręcz cały świat tą żaglówką. Także jestem bardzo ciekaw, jak ta żaglówka wygląda. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj pójść do tej mariny i pooglądać tą żaglówkę. Tymczasem wchodzimy właśnie do tego kondominium. Troszkę wieje, mam nadzieję, że jakoś bardzo nie przeszkadza. Sunshine Beach Condotel. Widzicie, brakło mi przedtem słowa beach. Sunshine Beach Condotel. Tak się to nazywa. Bardzo jeszcze raz powtórzę, daleko od centrum. Daleko trzeba jechać, ale spoko. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Tam po prawej wcześniej były windy. Tutaj można wejść po schodach, po lewej też windy. Duży budynek i ogromny tutaj plac. Ogromny plac. Jeśli ktoś byłby tutaj zainteresowany Tajlandią i okolicami tutaj Pattayi, ale nie chciałby właśnie mieszkać w wielkim mieście, tak jak my, w samym centrum, gdzie jest głośno, tłoczno i dużo się dzieje, ale chciałby tak troszeczkę na obrzeżach, to miejsce tutaj na Jong Tien to zdecydowanie jest właśnie takie miejsce, gdzie nie czuje się tego miasta. Tutaj ładny ogródeczek, coś dla dzieci, plac zabaw, ławeczki, piękne kwiaty, dużo palm. Wygląda to naprawdę tutaj bardzo fajnie. Bardzo fajne miejsce. Bardzo tak cicho i spokojnie, naprawdę. Bardzo mało ludzi tutaj jest. Na basenie właśnie to praktycznie nigdy nikogo nie ma. I byliśmy już tutaj, jesteśmy już chyba trzeci raz albo czwarty, już nawet nie pamiętam. I nigdy dosłownie na basenie nikogo nie ma. No i tak wygląda ten budynek. Ogromny, ogromny budynek. A tutaj właśnie po tej stronie widać Mövenpick, pięciogwiazdkowy hotel. No i to jest właśnie tutaj. Ok, tu jest właśnie cały ten ogród tego Sunshine Beach Condotel. I tutaj ogromny basen, a za basenem od razu plaża. Tutaj coś dla Buddy, można złożyć jakieś dary. Dorka z Emą już wchodzą do wody, czekamy na znajomych. Ok, tutaj po lewej, może żeby więcej pokazać, to tak, przejdę teraz prawą stroną i wyjdę tam nad morzem. Czyli tu mamy lewą stronę, a ja pójdę tutaj prawą stroną. Zobaczymy jeszcze, co tam kawałek dalej jest. Proszę. Tutaj jest tak gorąco, że są kafelki gorące. W wodzie? W wodzie są gorące kafelki. No, że aż nagrzały się kafelki? Jak ja tutaj przychodzę, to się czuję, jakbym była ślifką w kąpieli.
Dobra, zaraz zobaczę. Zaraz sam to się przekonam na własnej skórze. Ale jak mogły się w basenie kafelki nagrzać? No, nagrzały się, wierzę w to, bo jest naprawdę tak gorąco, że po prostu szok. Ale dzisiaj jest, Dorka, dzisiaj jakieś bardzo czyste powietrze, bo tak tych gór jeszcze nigdy dobrze nie było widać, które tutaj są. Na wprost. No. Bardzo duży basen, bardzo duży. Płytki, co prawda, bo płytki, ale bardzo duży. A ślizgawka dla dzieci, właśnie jakby co? Ostatnio sobie tutaj Emma właśnie zjeżdżała z tą koleżanką. Rzeczka, ale rzeczka coś wysła. Ostatnio jak byliśmy, tu było więcej wody. Teraz coś dosłownie zostało, tylko ledwo, ledwo co. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś takie zaplecze, że tutaj jest na pewno ubikacja, bo Emma się tutaj ostatnio przebierała. Tutaj jakieś leżaczki. I chyba gdzieś tu jeszcze mała jakaś restauracyjka powinna być, ale właśnie ja coś ostatnio tutaj nie widziałem. Miałem chyba tylko takie wrażenie, że ona tutaj jest, a tak naprawdę chyba jej nie ma. Nie, tu po prostu mamy tylko... A, tam dalej jest restauracja. Tutaj mamy tylko takie zaplecze. No i tu już mamy morze, plaże i morze. Także ten budynek, no ten budynek znajduje się przy samiutkiej plaży i morzu. Tam jest maka, coś tam, tam jest restauracyjka na wprost. Ale dobra, teraz tam na razie nie idę. My mieszkamy tam daleko, daleko, daleko. Plaża. Cisza, spokój, nikogo na plaży. Tutaj to już jest taki koniec świata, że tak powiem. Ale dzięki temu właśnie jest spokój. No i tutaj jest marina i tu parkują żaglówki i inne tam jakieś różne jachty. O Jezu, psy się gryzą. Patrzcie się, nie ma nikogo na plaży. Cała plaża dla nas. Ani po lewej, ani po prawej. A tam są właśnie jakieś namioty i tam na pewno można sobie coś pójść kupić. No, a tu mamy morze. Tak to tutaj wygląda. Dobra, wrócę. Wrócę. A, mogę wrócić tędy. Tu kawałek dalej. Także tutaj to, jak mówię, jeszcze raz, jak na wiosce i poza całym miastem, poza całą Pattają, gdzie to miejsce jeszcze cały czas zalicza się do Pattayi, ale Pattaya jest tam daleko, a my jesteśmy już na samym, samym końcu. Kurczę, ale gorąco. Tutaj coś zaczęli budować, jakiś budynek na wprost i standardowo. Standardowo, no nie, może nie standardowo, ale jest naprawdę wiele takich niedokończonych budynków. No i tak samo ten tutaj obok też jest taki niedokończony i trochę straszy w tak miłej, ładnej okolicy. A, no ale no niestety, dużo takich inwestycji tutaj jest zaczętych i niestety niedokończonych z różnych powodów. Jedna COVID, drugi powód to na przykład brak zezwoleń, a rozpoczęta budowa. Także tak to wygląda, tu trochę na szczęście cienia jest, można się schować, a ja idę sprawdzić te kafelki, które są nagrzane do czerwoności w małym basenie, gdzie jest płytka woda. Udałem się tutaj jeszcze zobaczyć do tej restauracyjki, która jest obok. Tak to wygląda. Krzesełka powystawiane na plaży, stoliki, tam jakaś muzyka gra, tak trochę po zanzibarsku, ale w sumie spoko. Tutaj jakieś huśtawki, zdjęcia można porobić, trochę palm. Pewnie pięknie by się tutaj zachód słońca oglądało z tych stolików, no ale my tak długo aż tutaj nie będziemy. Ja idę kupić tylko jakąś zimną wodę i zaraz udajemy się do mariny.
stand to fail. Missing. Do no, no. O, to jest ruski jazd, tutaj ten, to znaczy ruski, nie, ale ruski to właśnie tyle. Aha, aha. No. Kosztuje 15 milionów. 15 milionów czego? Dolarów. Dolarów? 15 milionów dolarów za ten jacht? Wow. Nie, to znaczy w tym stanie, a nowy to 25. Nowy 25, wow. 15, 25. Nieźle. Otrzymanie jego kosztuje, wiesz. No właśnie, ciekaw jestem. 300 tysięcy dolarów rocznie? Tak. 300 tysięcy dolarów. Jak jest trochę pływa, to już pół miliona. No, zobacz, teraz zrobisz fajne zdjęcie. O, no mamy tutaj. O, a tutaj mamy widok na całą Pattaję. No, zaraz zobaczymy. Teraz jeszcze nie. A patrz, bo to najpierw sobie chcemy na siedząco, pływał, teraz. To znaczy on nie pływał taki, wiesz, jak flying, nie? No. No tylko pływał normalnie, leżał na tej desce. A jak to się utrzymuje, kurde? Nie. Gdzieś pod wodą? Tak. Są dwa takie motorki. On tam stoi, wiesz, no. To jest fajnie, tu można sobie przyjść. Zupełnie inny świat, nie? No tak, tak. Nie no, to co tam w mieście, szaleństwo, wariactwo, no to tutaj zdecydowanie całkiem inaczej. Małe rekiny? Tak. Gdzie były małe rekiny? No tam były małe rekinki. No ja cię wołałam, a ty mnie ulewka. Give it to me, because you have loser. Not the card, this one! Ale dolary gdzie? Pa, this one, Suaj. Suaj? Yes, no. It's beautiful. Ah, Suaj, yeah. Suaj ma. Suaj ma. I know Suaj ma. Hey guys. Is jet there? Oh, for sale. Okay. Na sprzedaż. Jet? Coming later? Flaga. Bandera. Gdzie to? A Polska? A, to tutaj, ta twoja? Aha. Tak? A tutaj był ten, wiesz, z Polski chłopaki byli, wiesz. Aha. Odjechali niedawno. O, mała jest. Liczy. No niezłe. Niezła żaglówka, pełnomorska, można po całym morzu pływać takim czymś. Francuska. Zamyka mieszka. No właśnie. Tak. Nie ma tego na świecie. Co, Darka? Gdzie płyniemy? Gdzie chcesz płynąć? Nie, my prowadzimy. Ja tutaj miałem parę rzeczy zrobić. Papa, fuj! To można do środka? Chyba można. Tak, tak, zaraz zobaczymy. Nie spiesz się. O, my na razie możemy sobie kupić tylko ten ponton. Ja się śmieję, że my na razie możemy sobie tylko ten ponton kupić. Żeby popływać. Ile taki ponton? No ciekaw jestem, ile taki ponton kosztuje. Około 7-8 tysięcy. 8 tysięcy dolarów? 8 tysięcy dolarów.
Hello. Jak tam? Super. No ja cię. Trzy łóżka są. A tam z przodu jest jedno duże, ale musisz zrobić dwa małe podwójne. Aha, aha. Wow. To całkiem tak wysoko, że normalnie się chodzi jeszcze, kurde, w pokoju. Pewne co najmniej 2 metry, nie? Chyba gdzieś tak? Z 2 metry będzie wysokości. Ło, no rzeczywiście tutaj dużo miejsca. Czekajcie, ja wejdę, nie wszyscy naraz. No, Ninka już tutaj, but don't mix nothing there, because is everything clean and... Yes. Okay. It's ready night for trip. To zabrałem im tam wentylator taki do domu. A tutaj po prawej, co tam jeszcze za drzwi? A to jest też kabina. Jeszcze jedna? Tak. Ale wiesz, tu rozkładasz to i tutaj normalnie 6 osób może schodzić. Tu po 2 osoby kabina. No tak, 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 tak. Także dookoła świata może 10 osób tam łódka. Ma jeszcze, wiesz, łódkę ratunkową. Wiesz, ile kosztuje taka łódka ratunkowa? No. Oryginalna owsio? No, ile? Około 25 tysięcy dolarów. Tam mam z tyłu. Aha. Bo ja kurałem, wiesz, to muszę mieć. No tak. No to ma wszystko podwójnie, wiesz, ta łódka. Nie? Znaczy, że taka wzmocniona jakby, tak? Czy coś? No. Wiecie. Wszystko ma podwójnie. No, nieźle, nieźle. A sterowanie, wiesz, radary, to... Chodzi automatycznie, ustawiasz trasę do Polski i ona sama ci poleci. No to płyniemy, wracamy łódką do Polski. Inka, don't mix nothing around, okay? Okay, I listen you all the time. Don't say anything. Because you would like to mess, you would like to mess everything. Także wiesz, tę łódkę to możesz z telefonu, z iPhone'a. Tak? Zaprogramować. Grylę robimy. Że co to jest? 12 osób. Life raft. Taka, tak, wiesz, a, takie... Otwiera się taki namiot, otwiera i wiesz, przy każdej pogodzie ona. Aha. Ona się utrzymuje. Mhm, nieźle. Co, że gdzie poszły? Nie. A tutaj co? Co to jakiś taki kompas? Nie, co to w ogóle? Co to jakiś godzinnik? No, tak, co to jest? Kompas? A, północ, no, widzę. To wiesz, kompasu się nie używa, to jest tyle elektroniki. No, że kompas to już naprawdę w ostateczności, tak? Tutaj tylko taka informacja, że dla osób zainteresowanych łódka jest na sprzedaż, tutaj u Karola. Tu jest numer telefonu. Właściciel na imię ma Karol. Jakby ktoś był zainteresowany taką łódką, taką kurde żaglówką, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrej jakości, na full wypasie. To jest pełnomorska żaglówka, która może pływać po wszystkich tutaj morzach i oceanach. To tutaj zapraszamy do kontaktu. Karol, a ile ta łódka na sprzedaż? Za ile? Nie chcę za nią dużo, no około 250 tysięcy euro. Ale to już wiesz, to już to wiekowa trochę, ale to cena jest dobra. 250 tysięcy, powiedzmy dolarów, no już tak, żeby tak zostać w dolarach. Tak. Około 250 tysięcy dolarów, ale co, mówił, że tu wsadził kupę kasy, a dalej łódka tak samo wygląda, bo co, bo to wymienił, tamto wymienił, tak? Powymienił kupę rzeczy, no bo już właśnie tak jak mówisz, wiekowa. Nie trzeba kupę kasy, żeby zainwestować. Wiesz, to jest dobra łódka. To jest łódka Princess. Ja miałem w Miami, jak mieszkałem. Miałem Princess 65. To jest... No, I start making a new teak. I just buy a new teak. Oh, really? Yeah. Wow, crazy. Buy the teak. I just replaced this one. Yeah. So, I'm just buying it. How many square meters? I just buy food in my storage. When ready. No, no choice, right? Your hand is like this. Good luck. Ale to jest jego na przykład ta łódka? Nie. Tak, to jest jego właścicielem? On ma trzy jachty tutaj. Tak? Tak. A. Bardzo bogaty facet. Aha. On się ożenił z łódką, bo z Bali jest w ogóle. Z kim się ożenił? Z Ruską. A z Ruską. Z Ruską, okej. Okej, what are you doing? I come here on a doper. You open all doors.